Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, jak wyglądać bardziej profesjonalnie przed klientem, a firma, która daje od siebie więcej, jest bardziej profesjonalna, będzie w stanie osiągać większe zarobki. Przygotowałem kilka sposobów, które możesz całkiem szybko wdrożyć i część z nich będzie całkowicie bezkosztowa. Przejdźmy od razu do rzeczy. Jako profesjonalna firma, klienci oczekują od Ciebie, że na plan zdjęciowy przyjdziesz z wielką kamerą, tak jakby to Netflix wpadł do ich firmy. No bo oni tak naprawdę też chcą się tym pochwalić. Z doświadczenia wiem, że gdy pracujesz na planie zdjęciowym, to oni z tyłu podglądają i robią backstage, na przykład robią zdjęcie lub filmy telefonem i później się tym chwalą, więc dla nich stanowi to dodatkową wartość. Małą kamerę lub bez lusterkowca można wyposażyć w dodatkowe akcesoria. Dodaj do swojej kamery klatkę operatorską, matboxa z przodu, załóż monitor podglądowy i po bokach dodaj uchwyty. To wszystko sprawi, że łatwiej Ci będzie filmować oraz będzie znacznie lepiej wyglądało przed klientem. Wraz z rozwojem firmy na pewno warto zaopatrzyć się w dodatkowe światła. Duże wrażenie na klientach także robi praca z gimbalem. Klient będzie w stanie więcej zapłacić, kiedy przyjdziesz na plan ze swoją ekipą. Weź ze sobą asystenta, makijażystkę lub dźwiękowca. Na pewno zdejmie to odpowiedzialność w niektórych aspektach i dzięki temu będziesz lepiej w stanie skupić się na swojej robocie. No i oczywiście lepiej to będzie wyglądało przy kliencie. Ułatwia to Twoją pracę, wygląda bardziej profesjonalnie i będziesz w stanie więcej zarabiać. Oczywiście nie każdy projekt wymaga wielkiej ekipy filmowej, ale pracując z ekipą będziesz w stanie zrobić lepsze wrażenie na firmach, które mają większy budżet i są w stanie więcej zapłacić za film. Jak jeszcze można uzyskać za swoją usługę więcej? Możesz na przykład przygotować materiały pod platformy social mediów. Standardowy film, który przygotowujesz w proporcjach 16:9, przycinasz do kwadratu lub całkowicie pionowo, na przykład na Instagram Stories. W programie Adobe Premiere Pro nie jest to skomplikowane i stosunkowo szybko można przerobić materiał na różne platformy. I w tym momencie dajesz klientowi większą wartość, ponieważ nie dostarczasz mu jednego filmu, ale na przykład trzy. Klient będzie mógł lepiej wykorzystać film w niektórych kampaniach reklamowych i wszyscy będą zadowoleni. Kolejną rzeczą może być przygotowanie profesjonalnego scenariusza. Przygotowany wcześniej i wysłany do klienta przed nagraniami, podczas sesji oczywiście też warto go mieć przy sobie i pokazywać swój profesjonalizm poprzez trzymanie się scenariusza. Z jakich powodów jeszcze możemy uzyskać większy budżet na film? Wykorzystajmy w filmie drona. Klienci uwielbiają drony. Dron nie ma być tylko fajny, ale da też dodatkową perspektywę z góry. Znacznie urozmaici to Twój film. W niektórych przypadkach dron będzie niezbędny, na przykład kiedy będziesz filmować nieruchomość. Firmy, które posiadają drona na swoim wyposażeniu, uznawane są za bardziej profesjonalne i będą mogły wypracować tym samym większy zysk. Co jeszcze możesz zrobić, żeby go zwiększyć? Możesz oferować pakiety usług. Może potrzebne są na przykład nowe zdjęcia pracowników na stronę lub wysokiej jakości zdjęcia produktowe. Jesteś już na miejscu, masz rozstawiony sprzęt, więc szkoda by było zmarnować taką okazję. Możesz także zrobić transkrypcję wideo, czyli dodać do niego napisy, które później będą mogły na przykład być przetłumaczone na wiele języków oraz klient będzie mógł oddać tekst do profesjonalnego lektora. Poświęć 15 minut na analizę biznesu. Wejdź na ich stronę internetową i zaoferuj usługi celowane w potrzeby ich firmy. Mam nadzieję, że dałem Wam kilka ciekawych pomysłów, które zastosujecie z powodzeniem u siebie. Podziel się z nami w komentarzu, jakie Ty masz sposoby na większe zarobki przy filmowaniu wideo. Zachęcam do obejrzenia moich pozostałych filmów, które wyświetlą się tutaj obok, do zostawienia łapki w górę, no i subskrypcji kanału. Do zobaczenia!